Cześć, z tej strony Dombro i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z FIFA 21 na moim kanale. Tak jak wskazuje wam tytuł, jest sporo zmian, mamy nowego kapitana, mamy hiszpański zaciąg, czyli duże wzmocnienia, ale mamy także kilka paczek do otworzenia. Zacznijmy jednak od prezentacji składu. Jak widzicie, cała prawa strona praktycznie jest tutaj z reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście są to zawodnicy naprawdę grający na wysokim poziomie. Mamy tutaj m.in. Rodrigo, którego snajpiłem bodajże 30 czy 40 minut. No bo jak wiecie, ma on widełki do 30 tysięcy i są to moim zdaniem troszkę za małe widełki jak na początek gry. Przez co ludzie po prostu albo nie chcą go sprzedawać, albo sami go używają, więc ciężko jest go wysnajpić. Aczkolwiek udała mi się ta sztuka, ale tak jak mówię, zajęło mi to 30 czy nawet 40 minut. No ale udało mi się go wysnajpić za 29 750. Rozegrałem nim już kilkanaście spotkań, jak widzicie 18, strzelił 24 bramki i zanotował 30 asyst, więc naprawdę jest to fajna karta. Tym bardziej, że gra on na ataku w duecie z Iñaki Williamsem, którego także powinniście kojarzyć w występach w FC Ulani jako Iñaki Williams. Zagrał on u mnie 23 spotkania, strzelił 44 bramki, zanotował 23 asysty. Akurat w przypadku Iñakiego Williamsa te statystyki mogą być troszkę zakłamane, ponieważ grałem nim kilka meczów Squad Battles. Co prawda był to poziom legendarny, więc nie ładował on tutaj po nie wiadomo ile bramek. Aczkolwiek no też kilka bramek strzelił w tym Squad Battles, więc te statystyki nieco się różnią niż od tego, co powinien pokazywać na poziomie online. W dodatku mamy też Adama Traore. Tutaj wiadomo głównie chodzi o tempo, no bo jak widzicie ani strzały, ani podania nie są za bardzo dobrze ocenione. Ma on co prawda 4 gwiazdki sztuczek, no ale tutaj głównie jest używany tylko po to, żeby urwać się na skrzydle i ewentualnie dośrodkować, też dograć na głowę Rodrigo czy też Iñakiego Williamsa. No, jak widzicie, ten skład prezentuje się następująco, aczkolwiek formacja wygląda nieco inaczej, już wam to wszystko pokazuję. W meczu mamy tutaj formację 4-4-2 z Iñakiem Williamsem i Rodrigo na ataku, Douglas Costa i Adama Traore grają sobie na skrzydłach. W środku pola mamy Taliskę i Paulinho, a obrona pozostaje bez zmian, jedynie dołączył tutaj Jesus Navas i Nacho Fernandez. Będę sobie tutaj także zbierał na Sergio Ramosa, no ale wiecie, Sergio Ramos kosztuje około 150-180 tysięcy, ta cena się troszkę waha, też nie wiadomo, bo jutro mamy piątek, więc ta cena może się troszkę różnić, może troszkę podskoczyć, więc zobaczymy. Na razie mam 40 parę tysięcy, więc może w przyszłym tygodniu lub za 2 tygodnie uda mi się na niego uzbierać. I jeśli chodzi o ten skład, to tyle. Tak jak też wspominałem w tytule, mamy nowego kapitana, jest nim oczywiście Paulinho. No bo może to zabrzmi śmiesznie, ale występuje w tym klubie najdłużej. Co prawda no jest to kilka dni, no ale występuje w tym klubie najdłużej, zanotował najwięcej spotkań. Poza tym po prostu pałam sympatią do tego zawodnika, lubiłem go za czasów gry w Europie i też oglądam jego występy w lidze chińskiej, więc po prostu zdecydowałem, że będzie on naszym kapitanem. A jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, no to mamy tutaj między innymi Promesa, którego udało mi się trafić wczoraj w jakiejś tam paczce za zadania sezonowe. W dodatku zrobiłem sobie dwie czy trzy rozbudowy, to takie, gdzie możemy trafić dwie rzadkie karty złote. I co ciekawe, z jednej paczki wypadł mi Gabriel, Jesus i De Jong. Była to jedna paczka i obydwa ci zawodnicy znajdowali się w jednej paczce. Do tego mamy tutaj Tagliafico, no tutaj jest ten Hulk, Oscar, no to są zawodnicy, którzy tutaj grali. I kupiłem sobie jeszcze Arnautowicza i powiem wam, że naprawdę z cieniem, przy takim wzroście naprawdę prezentują się mega fajnie, potrafi się zastawić. Strzela też sporo bramek z główki, także naprawdę fajnie mi się nim grało. Chociaż no wiadomo, no wolałem tutaj dać Rodrigo i Williamsa, ale Arnautowicz czasem sobie wchodzi, więc nie ma z tym problemu. Mam dla was także parę paczek, ponieważ zrobiłem sobie ważne mecze. Zaraz wam to wszystko pokażę, a później zagramy sobie może jakiś jeden testowy meczek, żebyście też zobaczyli, jak ten składzik wygląda na boisku. Jesteśmy już w ważnych meczach, zrobiłem już wszystkie 4 wyzwania. Zaraz pokażę wam każde z nich. Będziecie sobie mogli także zatrzymać ten materiał, jeśli będziecie chcieli skorzystać z moich składów. Aczkolwiek no nie są to składy jakieś robione, że tak powiem, nie wiadomo ile. Po prostu użyłem tutaj zawodników, których mam w klubie, nie wydałem na to ani końca. Także zobaczcie sobie pierwszy składzik. Jest to Francja-Portugalia. Tutaj użyłem takiej karty, jak chcecie sobie możecie zatrzymać. Ja sobie w tym momencie to przepalam i oddaję, tak, nie pokazuję tego więcej. Oddaję mi pierwsze SBC. Bierzemy się za drugie. Tutaj mamy Włochy-Holandia. Tutaj widzicie, możecie sobie także zatrzymać, wziąć sobie składzik. Także przepaliłem zawodników, których mam w klubie. Bierzemy sobie trzeci składzik. Mamy tutaj Hiszpania-Szwajcaria. Tutaj użyłem też zawodników wyłącznie z klubu, bo przepalałem, którzy większość jest z nich niewymienna, także i tak bym z nimi nie zrobił. No a może się coś trafi fajnego w tych ważnych meczach, więc wolałem ich przepalić, niech trzymać na jakieś dalsze etapy gry. No i tutaj mamy ostatnie zadanie.
Tutaj także ci zawodnicy praktycznie nic nie są warci, może ten jakiś boczny obrońca, ale tutaj naprawdę są ceny znikome, także możecie sobie skorzystać z tego mojego składziku. No i w ten sposób ukończyliśmy ważne mecze i będziemy mogli sobie zaraz otworzyć 5 paczuszek. Co prawda dwie są srebrne, no jak wiadomo, zlagowane SBC-ki. Dwie są srebrne, aczkolwiek może trafić tam jakiś fajny zawodnik, który będzie sporo warty, bo jak wiecie, niektóre srebrne karty naprawdę sporo kosztują. Tutaj mamy dużą srebrną paczkę, więc może te srebrne paczki sobie po prostu pominiemy, bo szkoda waszego czasu. A też no, srebrni zawodnicy i tak was raczej nie interesują, więc nie ma to znaczenia. Dobra, mamy tutaj... A dobra, wyślemy sobie to wszystko do klubu. Później sobie to wszystko będę sprzedawał już poza odcinkiem, bo szkoda też marnować waszego czasu. Pominiemy sobie tak tą paczkę. Zobaczymy zaraz, czy trafiliśmy tu może jakąś perełkę. W sumie no nic ciekawego. Dobra, wyślemy sobie to do klubu. Teraz mamy tak... otworzymy sobie najpierw tą, potem złotą paczkę dla zawodników premium i tą rzadkich na zawodników zostawimy sobie na koniec. No bo mamy tam 6 kart złotych, rzadkich. Tutaj chyba nie będzie nic, chociaż mamy ekrany. Tagliafico, nie? Nie, to jest... Acuña, zapomniałem. To są te ekrany. No ale lewy obrońca z 78 tempa to raczej nie jest nic fajnego. Zobaczymy, ile on kosztuje. No jak widzicie, no nic nie kosztuje, więc zostawię go sobie. Przyda się do jakiegoś SBC, kiedy trzeba będzie użyć troszkę wyżej ocenione karty. Teraz mamy złotą paczkę zawodników premium, więc tutaj możemy już się spodziewać może jakiegoś lepszego trafu. Walkoutu niestety nie ma, ale czy są ekrany? Ekran też nie ma. I mamy tutaj Shakiriego, no niestety jego karta też nie jest zbyt dobra, jak widzicie 79 tempa. Na prawej pomocy, no to niestety nie jest zbyt dobrze, ale mamy Osimena. I ten Osimen, czy on jest coś warty? No 2000, no to tak specjalnie to nic. Także dobra, wyślemy go sobie do klubu. Może kiedyś tam udam szansę jako super zmiennikowi. I mamy ostatnią paczkę, wydaje mi się, że najlepszą. Walkoutu nie ma, ale czy będą jakieś ekrany? Są ekrany, mamy Hiszpanię, bramkarza. Jest to Roma, także będzie to Paulo Lopez. No więc nic specjalnego, aczkolwiek jeszcze może być Davis. Zobaczymy, no chociaż nie liczę tu na nic specjalnego. No jak widzicie, mamy jeszcze Kolarowa, który też pewnie kosztuje grosze, 1000 monet, więc no te ważne mecze nie poszły mi zbyt dobrze, wyślemy go sobie na listę transferową. Więc powiem tak, no zarobku z tego raczej nie będzie, znaczy w sumie to będzie, no bo użyłem tylko i wyłącznie kart darmowych w trafionych paczkach, więc jakiś tam zarobek będzie. Teraz w każdym razie zapraszam was do gameplayu. Mamy tutaj skład naszego pierwszego przeciwnika. Wow! Nazwa składu, trafiłem Mbappe, także zaczyna się fajnie. Scholes na środku, ale to jest Scholes, ale chyba Scholes. Jeśli tutaj popełniłem jakiś błąd, no to sorry. Paul Pogba, Martial, Saint-Maximin, także będzie ciekawie. Bardzo dobra piłka teraz do Douglasa Costy. Douglas Costa, podanie, Iñaki Williams, mamy 1-0. Fenomenalnie wchodzimy w to spotkanie. Mój przeciwnik zrobił troszkę błąd w obronie, zostawił mi sporo miejsca, dzięki temu mogłem dograć sobie do Douglasa Costy, a ten wpakował piłkę pod nogi Iñakiego Williamsa, no a ten już praktycznie miał tylko bramkę przed sobą, więc nie musiał nic innego robić, tylko strzelić bramkę. A ja teraz troszkę błąd z mojej strony, aczkolwiek Felipe go powinien naprawić. Martial, no i 1-1 niestety. No z Martialem ciężko tutaj cokolwiek zrobić. To był Nacho, no ale to też bez znaczenia, bo czy Nacho, czy Felipe raczej by go nie dogonili, także mamy 1-1 i stan meczu się zeruje. Zagramy tutaj przez środek i Rodrigo powinien już uciekać. Świetna piłka teraz do Iñakiego Williamsa. Zobaczymy, jak zachowa się hiszpański napastnik. Troszkę na raty, ale mamy 2-1. No tutaj muszę przeprosić mojego rywala. No bo to w sumie, znaczy no nie był to jakoś, może jakiś błąd gry, no ale jego bramkarz wypluł piłkę wprost pod moje nogi. Dzięki czemu udało mi się ją dobić i mamy 2-1. Iñaki Williams się rozpędza. Iñaki Williams, 3-1, fenomenalna akcja, kolejny raz zresztą naszego napastnika. Dostał piłkę, odwrócił się, urwał się obrońcy i finezyjnie po ziemi przy prawym słupku wykończył i mamy 3-1.
Douglas Costa, ależ tutaj się odwrócił z rywalem. Piękna piłka teraz. Anderson Taliszka. Anderson Taliszka tutaj się przepycha z rywalem. Dośrodkowanie. Rodrigo i mamy 4-1. Fenomenalna, że tak powiem, kolejny raz się powtórzę. Fenomenalna akcja naszej drużyny. Taliszka przyjął piłkę w polu karnym. Dobrze się zachował. Dograł do Rodrigo i mamy 4-1. Mamy koniec pierwszej połowy. Wygrywamy 4-1, także naprawdę fajnie rozpoczynamy sobie ten meczyk. No jak widzicie, 6 strzałów z mojej strony, 4 bramki, 60% posiadania piłki. Przeciwnik oddał 3 celne strzały, strzelił jedną bramkę. Także naprawdę fajnie układa się ten meczyk i mam nadzieję, że w drugiej połowie dołożymy jeszcze kilka bramek. Rzutka, Rodrigo, co? Matko święta, bo... Co tam? Kark skręcił nogę, złamał rękę, urwał, nie wiem co tam się stało w tym momencie. No ale w sumie wyglądało to śmiesznie, więc będziecie mieli przynajmniej z czego się pośmiać na odcinku. Dobrze, ale jedziemy dalej panowie. Dobra piłka teraz, Martial się odwrócił. Niestety 4-2. Szkoda, ale tutaj dobrze się zachował mój przeciwnik, tym bardziej, że mamy Martiala na ataku, więc nie jest to jakiś byle jaki zawodnik. Fajnie wykończył. I strzela kolejną bramkę. Dobra, teraz Adama Traore. Adama Traore się urywa. Robi zwód, rzutka, piąskowanie, Łoniaki Williams, 5-2. Śmiesznie w sumie, bo znowu jakiś taki troszkę błąd gry, że tak powiem. No ale finalnie piłka trafia do Williamsa, który pakuje ją do siatki, mamy 5-2. Zrobimy sobie zmiany, prowadzimy 5-2, więc raczej w tym meczu nic nam się specjalnego nie stanie. Myślę, że tak, zejdzie sobie Taliszka, wprowadzimy sobie De Jonga. Aha, no to nie wprowadzimy sobie De Jonga. Przeciwnik postanowił nas opuścić. No, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pewnie zapytacie, czemu nie pokazałem wam nagród za Division Rivals. Ponieważ no nie było tam nic specjalnego. Najlepszą kartą bodajże był Taliszka 82. Także za bardzo nie było wam co pokazać, więc też celowo wam tego nie pokazuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Będzie mi miło, jeśli klikniecie przycisk subskrybuj. I mam nadzieję, że wyczekujecie kolejnych filmików. Do zobaczenia.